zapraszamy. Zajmujcie sobie tutaj miejsca na ławeczkach, najlepsze, pierwsze. W razie czego to można ławeczki z korytarza, tu gdzie sprzątaczki siedzą, to tą jeszcze przynieść. Tak, wróciliście, super, cudownie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Zaraz tu coś jeszcze zorganizujemy dla Was, żeby było jak usiąść. Świetnie. Super, Karol, ale pięknie wyglądasz i jesteś dzisiaj bardzo super aktywny. O, proszę bardzo, panie tutaj sobie też zapraszamy, zapraszamy. Tutaj jeszcze nauczycieli zapraszamy, taką ławeczkę wyższą przynieśliśmy, zapraszamy Państwa. Proszę, niech Panie nie stoją, proszę bardzo, zapraszamy. No dobrze, wybija godzina 10, więc czas rozpocząć wielkie wydarzenie dzisiaj w naszej szkole. Dzień otwarty pierwszego liceum ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. Bardzo, ale to bardzo gorąco witam wszystkich zebranych na małej sali gimnastycznej naszego liceum, gdzie dzień otwarty rozpoczniemy pokazami fizycznymi. Pokazy fizyczne to już coś, co przechodzi do takiej ścisłej tradycji naszej szkoły. Co roku otwieramy naszą szkołę właśnie tym wielkim wydarzeniem. Ale zanim o tym wydarzeniu, bardzo gorąco witam wszystkich uczniów szkół podstawowych, klas ósmych i nauczycieli, z którymi przyjechaliście i przyszliście dzisiaj do naszej szkoły. Wielkie brawa dla naszych gości, ósmoklasistów i nauczycieli ze szkół podstawowych powiatu radzyńskiego. Bardzo gorąco wszystkich Was witamy. Bardzo gorąco witam nauczycieli i uczniów już obecnych naszego liceum. Bardzo gorąco powitajmy bohaterów dzisiejszego dnia, którzy przygotowali dla nas przedstawienie, wydarzenie. Witamy gorąco. A pokazy fizyczne przygotowali dla Was dzisiaj, kochani, Państwo profesorowie, nauczyciele fizyki naszej szkoły, pan profesor Leszek Szalas, nauczyciel fizyki. Odwróćcie się tutaj, zobaczcie pana profesora, poznajcie. Zapraszam panią profesor, pani profesor Barbara Nieścioruk, nauczycielka fizyki w naszej szkole. Ci Państwo przepięknie potrafią współpracować z młodzieżą, rozbudzać pasje, rozwijać talenty. Także przed Wami, kochani, młodzi uczniowie naszego liceum, klasy drugie, klasy pierwsze chyba też są i klasy trzecie. Uczniowie naszego liceum, pasjonaci fizyki, którzy dla Was dzisiaj bardzo się starają, za chwileczkę przedstawią to, co przygotowali. Nagrodźcie ich brawami i zachęćcie, żeby dali z siebie dzisiaj wszystko. Kochani ósmoklasiści, dzisiaj uczniowie naszego liceum przedstawią Wam bardzo ciekawe doświadczenia fizyczne, omówią je, a więc nie tylko to będzie przygoda i zabawa, ale też lekcja fizyki. Natomiast wiążę ogromną nadzieję, że za rok
podczas dnia otwartego, to już spośród was będą uczniowie, którzy zaprezentują kolejne doświadczenia. Bo powiem wam tak, największym kapitałem szkoły są uczniowie, ich rodzice i nasi nauczyciele, czyli ludzie, tak? To ludzie, uczniowie, nauczyciele tworzą szkołę, a właśnie efektem tej współpracy będą dzisiejsze doświadczenia. Kochani, dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka. Życzę wszystkim, którzy są dziećmi, a także tym, którzy czują się dziećmi, mają w sobie ducha dziecięcego, który pozwala ciągle się rozwijać. Wszystkim zatem dzieciom życzę nie tylko wspaniałego dzisiejszego dnia, ale kolejnych dni wspaniałych, szczęśliwych, radosnych. Radosnych w szkole podstawowej, radosnych w szkole średniej. Życzę wam, kochani, wielu wspaniałych przyjaciół, ludzi wokół was, którzy was poprowadzą, będą godni zaufania, pomogą wam się rozwijać. Życzę, żebyście mieli wspaniałe marzenia i odwagę do ich spełniania. A dzisiaj w szkole fantastycznego dnia, tak, żebyście po wyjściu z naszej szkoły wiedzieli, tak, ja jestem pewien, jestem pewna, że chcę właśnie do tej szkoły przyjść. O ofercie naszej szkoły już nie będę wam opowiadała, bo ze wszystkimi z was się spotkał pan dyrektor Mirosław Juszczyński, opowiadał o ofercie szkoły, o zaletach naszej szkoły i mam nadzieję, że już wasze serca i wasze plany są skierowane w kierunku 1 Liceum Ogólnokształcącego w Radzeniu Podlaskim. A zatem rozpoczynamy dzień otwarty szkoły od pokazów fizycznych. Przekazuję głos uczennicy Magdzie. Magda, zapraszam cię tutaj, śmiało, teraz ty opowiadaj. Witamy wszystkich w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Radzeniu Podlaskim. Na pokazach fizycznych zorganizowanych w ramach dnia otwartego na też naszej szkoły. Pokazy przygotowali dla was uczniowie klas o profilu matematyczno-fizycznym. Zaczniemy od wystrzałowego eksperymentu. Halo. O, dzień dobry, nazywam się Olek i przygotowałem dla was doświadczenie polegające na wystrzeleniu butelki. Działa to mniej więcej tak jak zwyczajny silnik odrzutowy, bo w sumie tworzy się wtedy silnik odrzutowy. Zasada zachowania pędu bardzo dobrze opisuje to doświadczenie. Więc tak, mamy butelkę, do której musimy wlać trochę denaturatu. Teraz musimy nią wstrząsnąć, żeby wytworzyły się opary, które po podpaleniu wytworzą bardzo duże ciśnienie. I możemy wystrzelić butelkę. Uwaga na głowy, bo może nie polecieć prosto. A, przepraszam, trochę to nie było w planie.
I teraz wam powiem, dlaczego ta butelka odleciała. To generalnie mamy takie coś w fizyce, jak zasada zachowania pędu. Polega ona na tym, że porównujemy pędy butelki i gazu, który znajduje się w niej. Tutaj mamy masę butelki oznaczoną M1, prędkość butelki oznaczoną V1, masę gazu oznaczoną V2 i prędkość gazu oznaczoną V2. Masa tego gazu nie jest za duża, ale za to jego prędkość jest bardzo duża. Więc te iloczyny muszą być sobie równe, więc prędkość butelki nie będzie taka duża jak prędkość gazu, ponieważ jej masa jest znacznie większa, ale też będzie dosyć spora, właśnie dlatego, że prędkość gazu jest bardzo duża. A prędkość gazu jest taka duża, dlatego że ciśnienie w butelce podczas jakby ogrzania tego gazu znacznie wzrosło. I to tyle, na tym mniej więcej polegało to doświadczenie. Witam, nazywam się Kuba i będę pokazywał wam układ szeregowy, który... który polega na tym, że sumy napięć na woltomierzach sumują się algebraicznie. I jak można teraz zauważyć, na lewym woltomierzu jest 6 voltów, a na prawym jest około 3 voltów. I te woltomierze mają swój... są w swoim przybliżeniu, mają swoje przybliżenie tego napięcia i możemy to sprawdzić dokładniejszym woltomierzem. Ile dokładnie mają, jakie mają napięcie. I teraz dokładniejszy woltomierz pokazuje, że na lewym woltomierzu dokładnie jest 7,22 volta, a na prawym woltomierzu na lewym woltomierzu są 3,26 volta, a na całym układzie jest... w całym układzie jest około 10,5 volta, czyli w przybliżeniu 10,4, tak jak pokazuje w całym układzie. Teraz zamienię oporniki na żarówki, które będą, powinny przewodzić takie same napięcie. W tym przypadku są
na woltomierzach powinny być równe wartości, bo żarówki mają ten sam opór. I jak można zauważyć tutaj, napięcie jednego woltomierza i drugiego sumuje się. I jak widać tutaj sumuje się w przybliżeniu. Lecz jeżeli odkręcę żaróweczkę, to jak widać prąd przestał płynąć. I teraz pytanie do was. Jaki prąd, jaki przepływ, jaki układ macie w domach, równoległy czy szeregowy? Oczywiście, że równoległy, bo jakby był szeregowy, to właśnie jakbyście zgasili światło w łazience, to telewizor również by wam zgasł. I właściwie to tyle. Dziękuję bardzo. To witajcie, ja nazywam się Hania i zaprezentuję wam doświadczenie z puszką, dokładniej jak inaczej można zgnieść puszkę. Do tego będziemy potrzebować tytułową puszkę, trochę denaturatu, drut i miskę z wodą. Więc na samym początku zacznę sobie od nałożenia drutu na puszkę. W tym momencie wezmę i sobie trochę wyleję denaturatu, żeby później go podpalić. Tak, więc w tym momencie trzeba trochę nalać odrobinę wody do środka puszki. I zaczynamy ogrzewać wodę, która znajduje się w puszce. W tym momencie, kiedy zaczynamy ogrzewać, to woda zaczyna wrzeć nam w środku, przez co para, która powstaje, wypełnia całą objętość puszki w środku. I dzięki temu wiemy, że ciśnienie pary w puszce jest takie same jak ciśnienie atmosferyczne, które znajduje się na zewnątrz i trzeba poczekać te. Jak widzimy, trochę już tutaj para zaczęła wychodzić i zaraz będziemy mogli zanurzyć energicznym ruchem puszkę do wody, które spowoduje nam właśnie zgniecenie jej. To więc na samym początku opowiem, co się stało później w puszce. W momencie, kiedy dotykaliśmy puszką do wody, spowodowało to ochłodzenie pary, która znajduje się w środku. Czyli w tym momencie ciśnienie pary w środku zaczęło się zmniejszać, przez co stało się ono mniejsze niż ciśnienie atmosferyczne, co spowodowało jej zgniecenie. Ponieważ, jak tutaj mamy przedstawione, normalne ciśnienie atmosferyczne jest równe około tam 1013 hektopaskali i tak równało się
ciśnienie wtedy pary w puszce. Kiedy zaczęło się ono ochładzać, doszło do jakichś 20 stopni, i wtedy jego ciśnienie było około tam 4 razy mniejsze niż ciśnienie po prostu atmosferyczne. I to jest jakby tyle z rozmowy. I może chciałby ktoś spróbować. To chodź. Wielkie brawa, zapraszamy. To możesz sobie wybrać, którą puszkę chcesz. Obojętnie którą. No. I... Witamy. Ja nazywam się Gosia. Ja nazywam się Zyta. Przedstawimy doświadczenie prezentujące zjawisko rezonansu napięć, które zachodzi w obwodzie elektrycznym składającym się z kondensatora, żarówki, zwojnicy oraz dwóch voltomierzy. Przed chwilą Kuba pokazywał obwód podłączony do prądu stałego, który, jak zobaczycie, różni się od obwodu podłączonego do prądu zmiennego, więc teraz zmontujemy ten obwód. Jak widzimy, prąd popłynął, żarówka się świeci. My zmieniały indukcyjność dzwonnicy tak, aby żarówka świeciła najjaśniej.
widzimy, że oba woltomierze wskazują około 12 V. W sumie to 24 V, a zauważamy, że podłączyłyśmy tutaj do napięcia 9 V, więc widzimy, że w obwodzie podłączonym do prądu zmiennego, w przeciwieństwie do obwodu podłączonego do prądu stałego, napięcia nie dodają się algebraicznie, a wektorowo. Teraz pokażemy jeszcze zmienność faz napięć, które zachodzą na kondensatorze i na żarówce. Za chwilę powinny się tutaj wyświetlić dwa wykresy, jeden żółty, drugi fioletowy. O. I widzimy, że fioletowy wykres jest przesunięty o 90, fioletowy wykres, czyli wykres napięcia na kondensatorze, jest przesunięty o 90 stopni w stosunku do wykresu napięcia na żarówce. Teraz pokażemy jeszcze zmienność faz napięcia na zwojnicy i na żarówce. Teraz widzimy, że wykres napięcia na zwojnicy spóźnia się względem wykresu napięcia na żarówce. Dziękujemy. Cześć, jestem Magda i ja wam pokażę doświadczenie, które się nazywa deska Fakila. Do tego będziemy potrzebować właśnie otóż takiego narzędzia. Doświadczenie będzie polegało na tym, że nadmuchany balon położymy na desce z gwoździami, a następnie przygnieciemy go książkami i zobaczymy, czy balon pęknie.
Mamy nadmuchany balon, umieszczamy go na naszej desce i zaczniemy przykrywać książkami. Ostatnio wytrzymało 7, zobaczymy ile teraz. Mamy już 6 książek. Jak widać, balon nieco się spłaszczył, ale nie pęka. No to dołożymy więcej. Położyliśmy już 12 książek i balon, mimo leżenia na gwoździach, nadal nie pęknie. Można jeszcze go docisnąć i wytrzymałby sporo więcej. Dzieje się tak dlatego, że mamy ciężar wszystkich książek, który jest rozłożony na sporą powierzchnię, co nazywamy ciśnieniem. I mimo, że balon jest bardzo ciężki, książki są ciężkie, a balon jest cienki, to on nadal nie pęka. To ciśnienie, ta siła jest za mała i on nie pęknie. Ale możecie myśleć, że to jest jakiś specjalny balon, który jest bardzo ciężki do przebicia. Więc zaraz zdejmiemy książki i zobaczymy, czy da się go przebić. Mamy nasz balon. Jak widać, nadal jest cały. Jednak pękł. Dziękuję. Witam wszystkich. Ja się nazywam Oskar i wraz z Halą pokażemy wam zagadnienia związane z dźwiękiem. Ktoś mi powie, dlaczego słyszymy dźwięk? Tak, dźwięk to są drgania, które rozchodzą się w powietrzu. I przez to, że jesteśmy otoczeni powietrzem, to są w stanie dojść do naszego ucha, przez to słyszymy ten dźwięk. To tak. Więc skoro dźwięk rozchodzi się dzięki powietrzu, to w próżni nie powinniśmy go słyszeć. Teraz pokażemy wam doświadczenie. Postaramy się pokazać, że faktycznie w tej próżni nie słychać dźwięku. Przynajmniej my go nie słyszymy. Ale najpierw pokażemy wam sprzęt, którego będziemy używać do tego doświadczenia. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi, co to jest za urządzenie? No prawie, pompa próżniowa. Tak jest. Więc co robi ta pompa próżniowa? Tak jest, wypompuje powietrze. Do tego doświadczenia weźmiemy butelkę, która jak widzicie jest teraz pełna powietrza, tak? Jest swojego naturalnego kształtu.
zauważamy. Wydaje mi się, że pompa faktycznie wypompowała to powietrze, dlatego butelka zmieniła kształt i teraz wrócimy ją do jej naturalnego kształtu. Tak, więc dzięki temu wiemy, że pompa faktycznie działa i będziemy mogli ją dalej wykorzystać. Żeby udowodnić Wam ten dźwięk, weźmiemy sobie dzwonek, który zaraz Wam włączę, więc będziecie słyszeć, że faktycznie działa. Niestety jest taka słaba sytuacja, tak? Nie doprowadzimy do sytuacji, w której próżnia będzie w całym tym pomieszczeniu, bo jakby nie patrzeć, nie mielibyśmy wtedy czym oddychać. Dlatego wykorzystamy do tego pompę i klosz, pod którym umieścimy sobie dzwonek i doprowadzimy do próżni pod kloszem. Teraz wpuszczę do środka powietrze. Zobaczymy, czy będziecie w stanie usłyszeć różnicę w słyszalności dźwięku, tak? Więc my tutaj słyszeliśmy różnicę, ale niestety jest to efekt, który raczej nas nie zadowala. Jestem pewna, że większość z Was nie jest świadoma tego, że to zadziałało. Dlatego też zastanawialiśmy się, czy możemy zrobić to za pomocą innego przyrządu, dzięki czemu efekt będzie lepszy i też moglibyście sami zrobić to doświadczenie w domu. Więc wykorzystamy do tego urządzenie. O, takie fajne tutaj. Jest to przyrząd do wekowania żywności. Użyjemy tutaj zwykłego domowego budzika, żebyście też mieli dowód na to, że takie rzeczy też macie w domu, więc możecie naprawdę przeprowadzić to doświadczenie sami. Okej, nastawiłam budzik. Zaraz powinien być. O. Dobra, wydaje mi się, że słychać. Wkładamy go do środka. Dobra, nadal słychać ten budzik, ale wpuścimy teraz do środka powietrze i zobaczymy, jaka będzie różnica. Teraz wydaje mi się, że zdecydowanie był lepszy efekt, słychać było większą różnicę niż przy pompie. Mam nadzieję, że to zauważyliście, usłyszeliście i że nam się udało. Jeszcze mając już pod ręką kamertony, to są one zastrojone, mają tą samą częstotliwość drgań
i przez to, gdy uderzę w oba, będzie słychać jeden ciągły dźwięk, taki sam. A gdy do jednego z nich dokleję kawałek plastyliny, stanie się on cięższy od drugiego i zmieni swoją częstotliwość drgań. I słychać przez to takie dudnienie, które jest wykorzystywane do nastrajania instrumentów muzycznych. I jeszcze na koniec policzę prędkość dźwięku w zależności od temperatury, z wzoru prędkość. Mamy drugi flamaster. Dobra, to flamaster się wypisał, ale mamy ten wzór tutaj. Jest to pierwiastek z kappy razy R razy temperatura dzielone przez mi powietrza. I wyliczymy teraz tą prędkość dla 20 stopni Celsjusza. To za kappa wstawiam 7 piątych. Jest to w tym przypadku stała liczba. R to jest stała fizyczna równa 8,31 i temperatura 20 stopni Celsjusza to jest 293 kelwiny i dzielone przez mi powietrza to będzie 0,29. I to wyjdzie temperatura, i to wyjdzie prędkość równa się 342 metry na sekundę. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Paula, a to jest Magda. Jesteśmy uczennicami klasy pierwszej B i pokażemy wam kilka doświadczeń związanych z podciśnieniem. Mam tutaj słoiczek, w którym teraz jest ciśnienie takie same jak atmosferyczne, czyli tutaj na zewnątrz. Nałożyłam na niego gumową rękawiczkę. I teraz wsadzimy go do maszyny próżniowej. I jak widać, rękawiczka podniosła się i dzieje się to dlatego, że teraz pod kloszem jest ciśnienie niższe niż to w słoiczku i to wyższe ciśnienie wypycha materiał do góry. I tak samo możemy wytłumaczyć następne doświadczenie. Działa ono na tej samej zasadzie. Mamy tutaj piankę do włosów. I jak widać, pianka nam urosła, że tak powiem.
teraz tak, mamy tutaj wodę. Ona była zagotowana, ale już się nie gotuje, czyli mamy temperaturę niższą niż 100 stopni Celsjusza. I również przelejemy ją do słoiczka. I jak było widać, woda zagotowała się i dzieje się tak dlatego, że w obszarze niższego ciśnienia woda wrze w niższej temperaturze. Poprzednio do wytworzenia obszaru niższego ciśnienia używaliśmy specjalnych maszyn. Teraz użyjemy rzeczy, które każdy z nas może znaleźć we własnym domu. Teraz zapalimy świeczkę i wytworzymy obszar niższego ciśnienia, spalając tlen pod butelką. Wodę zabarwioną barwnikiem spożywczym. Woda zostaje wypchnięta do butelki przez ciśnienie atmosferyczne, które jest wyższe niż ciśnienie znajdujące się wewnątrz butelki. Teraz spróbujemy włożyć jajko do butelki za pomocą ciśnienia. Jajko zostało wepchnięte do butelki, ponieważ ciśnienie atmosferyczne jest wyższe od ciśnienia znajdującego się wewnątrz butelki, ponieważ podczas spalania tlenu ciśnienie jest, wytwarzamy obszar niższego ciśnienia. Ja jestem Mateusz, to jest Kuba i Kasper. I to jest tor powietrzny, który umożliwia ruch bez tarcia. Na początku pokażemy wam ruch jednostajny prostoliniowy. I Kuba patyczkami, które trzyma w dłoniach, będzie zaznaczał drogę, którą przebyło ciało w kolejnych sekundach ruchu.
Sekunda pierwsza, sekunda druga, sekunda trzecia, sekunda czwarta, sekunda piąta, sekunda szósta, sekunda siódma, sekunda ósma, sekunda dziewiąta. Jak widzieliście, droga, którą przebyło ciało, była taka sama w kolejnych sekundach ruchu. Ciało miało również stałą prędkość. Teraz zaprezentujemy Wam ruch jednostajnie przyspieszony i unosimy jeden bok toru powietrznego, aby uzyskać równie pochyłą. Sekunda pierwsza, sekunda druga, sekunda trzecia, sekunda czwarta. Obserwujemy, że droga, którą pokonało ciało w kolejnych sekundach, rośnie tak jak kolejne liczby nieparzyste. Czyli jeśli w pierwszej sekundzie ruchu ciało pokonało 10 metrów, to w kolejnej pokona 30, w następnej 50 i w kolejnej 70. Jesteśmy uczniami z klasy również pierwszej B. Jestem Michał, to jest Oliwier, a to jest Eryk. Mamy tutaj maszynę elektrostatyczną, która w dużym uproszczeniu działa tak, że na jednym z biegunów zbierają się ładunki ujemne, na drugim dodatnie. W momencie, w którym Eryk zacznie nią kręcić, ta metalowa kula naładuje się ładunkami i tasiemki zobrazują nam rozchodzenie się pola elektrostatycznego. Problemem może być wysoka wilgotność w tym miejscu, bo wtedy maszyna gorzej działa. Właśnie z powodu wilgotności maszyna nie jest w stanie działać i... działało, czy jest kwestia tego, że nam coś się nie łączy. Thank you.
Jak widać, pole elektrostatyczne, rozchodzi się promieniście. Dzięki przerwie technicznej udało nam się naprawić maszynę. Dobrze, a więc tak, jestem Oliwier i pewnie już się domyślacie, bo swego czasu było tego dużo w internecie. Jest to kula plazmowa, która składa się z transformatora Tesli, który znajduje się w środku, i gazów szlachetnych. W trakcie, gdy dotnę tej kuli, wytwarza się piękny łuk, który wygląda tak samo jak po prostu piorun w trakcie burzy. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, bo słabo to trochę było widać. Ale tak, transformator Tesli wytwarza pole elektromagnetyczne nie tylko w środku, ale także na zewnątrz, co spróbuję pokazać świetlówką. Jak można zobaczyć, świetlówka jest w stanie się zaświecić, pomimo iż szkło jest izolatorem. Lecz niestety, lub stety, im dalej od źródła pola elektromagnetycznego, tym to pole jest słabsze. Dlatego nie działa to, kiedy jest na tyle daleko. Jest to groźne. Takie pole elektromagnetyczne nie jest na tyle to silne, ale na ogół jest groźne dla osób na przykład z rozrusznikiem serca lub innymi takimi rzeczami. No i co? Tyle. Przekazuję głos Arekowi. A więc jest to klatka, a dokładniej klatka Faradaya. Została ona wynaleziona w roku 1838. przez Michaela Faradaya. Miała ona za zadanie chronić środek klatki przed polem elektromagnetycznym, które w tym przypadku wytworzy kula plazmowa. I jak możemy zauważyć, jeśli nie mamy założonej klatki, świetlówka się pali, ale jeśli założymy klatkę, świetlówka nie powinna się zapalić. A więc, jak widzimy, klatka chroni środek przed ładunkami elektromagnetycznymi i żarówka, świetlówka się nie pali. Tutaj mamy dzwonki Franklina, oryginalnie wynalezione przez Andrew Gordona, ale opatentowane i rozpowszechnione przez Benjamina Franklina. Miały ogólnie dzwonić przed burzą i alarmować, bo było podłączone jedno do piorunochrona i drugie uziemione. Tutaj Oliwier, w momencie, w którym zacznie kręcić, ładunki poprzez przewody z maszyny elektrostatycznej przeniosą się na te dwie puszki. Pomiędzy nimi wytworzy się pole elektrostatyczne i kulka powinna zacząć się odbijać. To właściwie tyle. Teraz możemy rozładować. Dzwonkami Franklina zakończyliśmy tegoroczne pokazy fizyczne. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy Was na naszego liceum.
Kochani, myślę, że to była wspaniała lekcja fizyki i na wesoło, i praktycznie. Wasze brawa świadczą o tym, że się podobało. Jeszcze raz przypominam, że kapitałem naszej szkoły są uczniowie. Oczekujemy was i zakładamy, że za rok to wy będziecie prezentować te piękne doświadczenia. Dziękujemy pani profesor Barbarze Nieścioruk, panu profesorowi Leszkowi Szalastowi i uczniom naszej szkoły za przygotowanie pokazów fizycznych. A teraz, kochani, zapraszamy was na drugie piętro do pracowni chemicznych. Tam w dwóch pracowniach 38-39 odbędą się pokazy chemiczne. A kto już ma dosyć pokazów, to może skorzystać ze stoisk i tam też różne atrakcje na was czekają. Zapraszamy, dziękujemy za udział tutaj. Brawo, brawo. To są nasze świetliki chemiczne. Bo jak ktoś jest z tyłu, to może sobie wstać, żeby te świetliki lepiej zobaczyć. Tak naprawdę to jest doświadczenie, które bardzo szybko się kończy, zaczyna, tak? Dopóki się nie spali ten pomarańczowy dichlorman amonu, to te świetliki są widoczne. Natomiast po spaleniu one jeszcze biegają trochę w tej próbówce, no ale jak te świetliki świecą krótko i się kończą, prawda? To nie jest tak, że każdemu się uda. Kubie, zrób slajd. Przyszedł kolega, chciał dobrze, nie wyszło. Rób kurde. Chodzi kurde? Nie wiesz, rób kurde. A cieknie kurde? Trochę gorzej. Ale cieknie, cieknie, dobrze. Pokaż całej kurde. Jak pokażesz, gdzie jest kasza, to jest w tym komputerze.